26 lat tutaj panu prezesowi, firmie rodzinnej, pracownikom przede wszystkim i cieszę się z tego, że to jest kolejna firma, która nie tylko skorzystała z tarczy finansowej, ale również firma, która planuje inwestować. Rozmawiałem z panem Michałem, z panem prezesem o inwestycjach w Radomsku, o kolejnych inwestycjach na terenie Polski, inwestycjach, w których będzie możliwa ekspansja za granicę. O to nam chodzi w naszym modelu rozwoju gospodarczego, żeby wspierać takich przedsiębiorców, którzy mają szansę eksportować polskie towary, mają szansę pozyskiwać nowe rynki zagraniczne. Komisja Europejska, czy niedawno również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, pokazując, że Polska najmniej ucierpi ze wszystkich krajów Unii Europejskiej na tym koronawirusowym kryzysie, jednocześnie wskazuje, że my odbudowujemy teraz już nasz potencjał do rozwoju, do wzrostu gospodarczego. I to jest niezwykle ważne. To jest coś, co warto podkreślić, ponieważ dzięki temu ocalimy miejsca pracy. Pan prezes powiedział mi 5 minut temu, że podczas tragedii, która dotknęła ten zakład 8 lat temu, został spalony, uległ spaleniu, udało się przechować miejsca pracy. I to jest rzeczywiście prospołeczna postawa, propracownicza. Bardzo dziękuję za takie podejście, bo w końcu dobrze, żeby wszyscy właściciele, przedsiębiorcy, menadżerowie, dyrektorzy rozumieli, że bez pracowników nie ma firmy. I wszyscy to rozumieją. Ja się bardzo z tego cieszę. I teraz jak patrzymy na tę tarczę finansową, jak ona zadziałała. W ciągu jednego, dwóch dni pieniądze na kontach firm. Po to, żeby ratować miejsca pracy. Także tutaj. Powyżej 3 milionów złotych. Po to, żeby uratować miejsca pracy tu w Włochowie, tu w firmie Styropin, która dynamicznie się rozwija. Wystarczy, żeby ten kryzys trwał kilka miesięcy bez wsparcia państwa. Wiele firm spotkałaby po prostu tragedia. Pewnie by musiały zbankrutować. W ślad za nimi miliony osób na bezrobociu. I tego uniknęliśmy. Tu jednoznacznie warto podkreślić, że nasze działania antykryzysowe, gwarancje poręczenia, gwarancje de minimis, ale przede wszystkim dotacje, bezpośrednie dotacje z budżetu państwa i z Polskiego Funduszu Rozwoju do firm na ratowanie miejsc pracy. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy w ważnym momencie tej walki z koronawirusem. Takim, że ja zawsze podkreślam, trzeba podchodzić do takiego złośliwego wirusa z pokorą. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy. Ale dzisiaj można powiedzieć, że zarządzamy ryzykiem we właściwy sposób. Pewnie w przyszłości czekają nas różne działania, ale uczymy się. Dezynfekcja, warunki sanitarne, tak jak tutaj widziałem w tym zakładzie, chociażby dystansowanie się, są bardzo ważne, żeby ograniczyć transmisję wirusa. I dzięki temu mogliśmy szybko spowodować powrót gospodarki na razie na trzeci, czwarty bieg, a za chwilę mam nadzieję, że na piąty bieg, że odpalimy na piątym biegu. Żeby tak było, to podjęliśmy również decyzję. Decyzję dotyczącą granic. Otóż do tej pory powiedzieliśmy, że granice będą zamknięte do piątku, do 12 włącznie. Tymczasem od 13 podjęliśmy decyzję o otwarciu granic na państwa Unii Europejskiej. Tak jak to było wcześniej. W niektórych krajach świata, zwłaszcza Ameryka Łacińska, ale też Ameryka Północna, cały czas jeszcze są duże poziomy zachorowań, ale też duże poziomy zgonów i widać, że ta pandemia tam jeszcze zachowuje się w sposób bardzo, bardzo niepokojący. Dlatego na razie ograniczamy tę decyzję do krajów Unii Europejskiej. To jest zresztą dla nas najważniejsze. Nie zapytałem pana prezesa, jaki poziom produkcji czy eksportu idzie do krajów Unii Europejskiej, ale w większości polskich przedsiębiorstw jest to większość tego eksportu, który w ogóle gdziekolwiek za granicę jest sprzedawany, to jest Unia Europejska. Nam potrzebne są te kontakty z Unią Europejską jak najszybciej, takie, żeby powróciły do poprzedniego stanu. W związku z tym też od 16 czerwca będą możliwe loty, choć wiadomo, że tutaj przewoźnicy muszą dostosować się, będą potrzebowali pewnie
tydzień, dwa czy trzy na przygotowanie siatki, połączeń, na sprawy operacyjne, po prostu bukowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale my już teraz wchodzimy w kontakt z naszym przewoźnikiem narodowym, z LOT-em, po to, żeby LOT mógł zaplanować sobie odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług. A więc kolejne zmniejszenie rygorów, obostrzeń, otwieramy się dalej. Jutro udaje się na spotkanie do Brna, na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Tam będziemy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce, o finansach, o budżecie, o Europejskim Funduszu Odbudowy, o wieloletnich ramach finansowych, czyli kolejnym siedmioletnim budżecie Unii Europejskiej. I będziemy również rozmawiali o tym, jak z powrotem wzmocnić produkcję w krajach wyszehradzkich. Przede wszystkim interesuje mnie, jak wrócić z produkcją w Polsce. Dlatego cieszę się, że w firmie takiej jak Styropmin tutaj w Łochowie, w województwie mazowieckim, widzimy, jak z bardzo trudnego położenia 3 miesiące temu udzieliliśmy pomocy w ciągu 24 godzin. Firma wychodzi na prostą i nie tylko zaczyna z powrotem produkować, eksportować, ale też inwestuje w nowych miejscach w Polsce. I to jest wspaniała nadzieja na to, że polski wzrost gospodarczy rzeczywiście nie tylko wróci na właściwe tory, ale i nie tylko przejdziemy obronną ręką przez ten korona kryzys, ale że będziemy jednym z tych państw, które ze względu na to, że przechowały wartość produkcji, wartość podmiotów gospodarczych, firm w trakcie działania, będą one gotowe do kolejnego skoku, do skoku eksportowego do wszystkich krajów na cały świat. Tego życzę wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim pracownikom, bo to są te nowe miejsca pracy. We wszystkich miejscach, takich jak Łochów, czy wcześniej byłem w Siedlcach, w wielu innych miastach w Polsce, potrzebujemy nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Do tego zmierza polityka naszego rządu, polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę o zabranie głosu pana prezesa Michała Lipa. Panie premierze, jest wspaniała informacja, że mamy w końcu otwarte granice, że będą te granice otwarte, bo to blokowało nas bardzo. Wracajmy jak najszybciej do normalności i 26 lat, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, 26 lat pozwoliło nam bardzo rozwijać i inwestować. Natomiast ten koronawirus spowodował, że no niestety musieliśmy się zatrzymać. Ta pomoc, którą od państwa otrzymaliśmy, ta subwencja pozwoliła nam utrzymać płynność. Natomiast proszę bardzo, te inwestycje są rozpoczęte i bardzo proszę o pomoc wielu przedsiębiorcom, którzy się zatrzymali na czas pandemii, żeby jak najszybciej wrócili do normalności. Bardzo się cieszę, że z tego miejsca padła ta informacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy zieloną i być może pomarańczową. No i co to oznacza? Czy ten podział wciąż obowiązuje? I moje kolejne pytanie, czy kwarantanna po powrocie do Polski zostanie zniesiona? Tak, tutaj obserwując przebieg epidemii, doszliśmy do porozumienia z większością naszych partnerów i chcemy, żeby to otwarcie było dla wszystkich krajów. Zresztą w naturalny sposób tak to się dzieje, że najbliżsi sąsiedzi generują najwyższy ruch turystyczny czy pasażerski w różnych środkach komunikacji, odwiedzają się nawzajem, robią zakupy u siebie nawzajem. O to nam też chodzi, żeby ten ruch przygraniczny, te targowiska przygraniczne z powrotem zaczęły żyć. One dla wielu Polaków, którzy mieszkają w powiatach przy granicy zachodniej, przy granicy południowej, są bardzo ważnym źródłem utrzymania. I oczywiście niektórzy doradzali nam jeszcze poczekać przez 2 tygodnie. Są tacy, którzy bardzo, bardzo ostrożnie podchodzą do wszystkich ruchów. Ja pamiętam 1,5 miesiąca temu. Baliśmy się trochę, mieliśmy duszę na ramieniu przy otwarciu galerii, obserwowaliśmy, nie stało się nic bardzo złego. Otworzyliśmy kolejne sektory usług, fryzjerów, kosmetyczki, wszystkie zakłady usługowe. Potem po kolejnym okresie otworzyliśmy również restauracje, otworzyliśmy gastronomię, instytucje kultury, kina. I tak krok po kroku, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami,
ten następny etap, czyli otwarcie granic, ale na państwa Unii Europejskiej, bo to przede wszystkim jest ten obszar, w którym Polska żyje, w którym Polacy żyją, w którym się interesują i liczę na to, że przyjedzie dzięki temu więcej turystów z Europy do Polski i będziemy mogli odbudowywać jeszcze szybciej nasz przemysł turystyczny. Czyli Polacy też będą mogli udać się do Portugalii, Hiszpanii, Włoch bez odbywania później kwarantanny. Tak, z naszej strony oczywiście jak najbardziej będzie taka otwartość i myślę, że na Radzie Europejskiej, no bo już wkrótce nawet przed Radą Europejską większość państw będzie mogła się w tej kwestii wypowiedzieć, bo na razie jest zalecenie Komisji Europejskiej, żeby to otwarcie następowało 15-16 czerwca. My robimy to wcześniej, nie chcemy przedłużać na kolejnych kilka dni. Robimy to już od nocy z piątku na sobotę za parę dni, ale oczywiście to jest prerogatywa każdego suwerennego państwa, żeby podjąć tę decyzję po swojej stronie, ponieważ te wymogi sanitarne są bardzo ważne dla każdego. Jednak myślę, że tutaj z powrotem Unia Europejska będzie w całości wracać do tej normalności, również po to, żeby życie gospodarcze w Unii Europejskiej, handel międzynarodowy z powrotem wracał na właściwe tory. Proszę o pytanie swojej redakcji. Mam pytanie o to, że ufanie do rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie wytyczy pandemii. Jeśli tak, to dlaczego rząd nie ma takiego zaufania w sprawie wytycznych dotyczących edukacji seksualnej? I po drugie jeszcze, dzisiaj premier Marek Belka powiedział, że 100% postojowego dla górników, a codziennie pracownicy mają po 80%, to jest cynizm wyborczy. Jak bym się odniósł do tego typu wypowiedzi? Przede wszystkim bardzo dziękuję panu premierowi Belce za taką pozytywną ocenę naszej tarczy finansowej. To rzadko się zdarza, żeby jeden z najwyższych, wyżej postawionych polityków opozycji tak otwarcie bardzo pozytywnie podchodził do ruchów gospodarczych, tak obiektywnie oceniał po prostu to, co udało się zrobić, w jaki sposób udało się uratować polską gospodarkę. To coś, co rzeczywiście jest bezprecedensowe. Czytam opracowania bodaj ostatnio ING, w którym pisali analitycy o tym, że polska tarcza finansowa od strony fiskalnej jest najbardziej szczodra w całej Unii Europejskiej i czwarta co do wielkości na świecie, oczywiście w proporcji do PKB, bo różne kraje mają różną wielkość. Co do tego, w jaki sposób górnicy otrzymują swoje ochronne, to tak jak wczoraj powiedziałem na Śląsku, to jest zasadnicza różnica, czy pracownicy podlegają postojowemu na skutek, właśnie tak jak powiedział pan prezes Styropminu, spadku przychodów. Spadek przychodów generuje problemy ekonomiczne i spadek płynności, w związku z tym nie ma z czego wypłacać pracownikom, stąd postojowe w wielu miejscach Polski. Natomiast na Śląsku jest pewien problem innego typu. To jest problem epidemiczny i epidemiologiczny, ponieważ to my poprosiliśmy, żeby w poszczególnych kopalniach dokonano przesiewowych, masowych testów. I w związku z tym na Górnym Śląsku przetestowano już ponad 100 tysięcy, 170 tysięcy osób. To najwyższy współczynnik w Polsce i poprzez to my będziemy mieli pewność, że w kopalniach, w miejscach, w których bardzo łatwo się zakazić koronawirusem, będą pracowali górnicy zdrowi. I dlatego, że to my poprosiliśmy o takie rozwiązanie, a jeszcze dodatkowo warto podkreślić, że górnik zarabia również dodatkowo za tą pracę najtrudniejszą, tam na przodku, tam w korytarzach, tam na dole po zjeździe szolą, to wszystkich, którzy nie wiedzą, na czym polega praca górników, na czym polegają wynagrodzenia górników, z jakich części składowych się składają, pragnę zaprosić do zapoznania się z tym. To nie są żadne poufne mechanizmy i wtedy wszystko będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, klarowne z punktu widzenia tych płac. Było pytanie też pani redaktor o Światową Organizację Zdrowia. No, nie ulega wątpliwości, że Światowa Organizacja Zdrowia nadwyrężyła swój autorytet, zwłaszcza w pierwszych miesiącach pandemii. Za późno ogłaszane były różne zalecenia, różne restrykcje i dlatego myślę, że na całym świecie zaufanie do Światowej Organizacji Zdrowia, no, delikatnie mówiąc, zostało nadwątlone. Natomiast